kolejny punkt naszego spotkania. Teraz poproszę pana doktora Piotra Mogiuszewskiego z Centrum Rozwiązań Systemowych o przedstawienie prezentacji dotyczącej zmian klimatu na Ziemi, a siebie poproszę o wsparcie. Tak, ja też poproszę o wsparcie. Bardzo dziękuję. To będzie prezentacja na temat naszej wspaniałej planety Ziemi. Planety Ziemi, która, dzięki której jesteśmy tutaj, daje nam dużo dobrego. Ale skupimy się na jednym elemencie tej planety, mianowicie ta planeta ma wspaniały, niesamowity koc. Jest to koc, który jest złożony, proszę tutaj nie lekceważyć znaczenia tego kocu, bo wygląda zupełnie normalnie. Natomiast jest złożony z wielu różnych, jak widać, jest utkany z wielu różnych gazów cieplarnianych. To jest para wodna, to jest dwutlenek węgla, to są tlenki azotu. Nie musimy w całą tą chemię wnikać. Natomiast ważne, żebyśmy potrafili zrozumieć i wyobrazić sobie, że to działa tak jak koc, czyli dzięki temu jest nam bardzo fajnie i ciepło tutaj, czyli generalnie przyjemnie, tak po środku dokładnie. Otóż gdyby, bo to jest taka może nieporozumienie, niektórzy myślą, że te wszystkie gazy cieplarniane to jest jakieś wielkie zło i my przez to cierpimy. Otóż nie. No gdyby tych gazów cieplarnianych nie było, gdyby tego koca całego nie było, to temperatura na Ziemi byłaby, o ile stopni, ktoś wie, niższa? Średnio? Byłoby zimno. Byłoby bardzo zimno. Około 30 stopni. Około 30 stopni bez gazów cieplarnianych byłoby nam bardzo zimno. Tak, ten koc ma takie dosyć fajne, ciekawe właściwości, dzięki któremu to wszystko właśnie działa, ponieważ on przepuszcza promienie słoneczne, może tak po nim nie widać, ale tak rzeczywiście jest, i te promienie słoneczne, jak tutaj przechodzą, to one, natomiast ich nie wypuszcza tak łatwo. To ciepło, które wychodzi i zatrzymuje, tu fajnie się tym kocem mogę owinąć, jest mi bardzo cieplutko, to zostaje i dzięki temu wszystko działa tak, jak należy. Natomiast od jakiegoś czasu, od około ponad już 100 lat, pojawił się pewien problem. Mianowicie za dużo, tu bym poprosił jeszcze następny obrazek, mianowicie zaczynamy za dużo wypuszczać tych gazów cieplarnianych dodatkowo, oprócz tych, które gdzieś tam funkcjonują w ziemskiej atmosferze. No i można sobie teraz to tak wyobrazić, jakbyśmy dostali taki, w zasadzie nagromadziło się tego na tyle dużo, jakbyśmy tutaj dostali jeszcze jeden koc. Tak, dodatkowo. No teraz pytanie, co się dzieje ze mną, czy też z Ziemią, w momencie, kiedy ten dodatkowy jest. Co się dzieje z temperaturą? Podnosi się temperatura, czyli zaczyna być w tym momencie za gorąco. Można powiedzieć, że dostaje gorączki i trochę tak jest też z planetą Ziemią obecnie, to co obserwujemy. No i tendencje są też w dalszym ciągu zwyżkowe, że ta gorączka może rosnąć. Także tak. Pamiętamy w takim razie, że może to metaforę kocu, tych kocy może tutaj nam coraz bardziej przybywać i problemy mogą się robić coraz większe. Na chwilę sobie ten koc zdejmę, ale będziemy pamiętać tą metaforę, że grubość tego koca jest związana z ilością tych właśnie różnych gazów cieplarnianych. I teraz przejdziemy, trochę się właśnie tym zajmiemy, przejdziemy do drugiej części, będziemy potrzebowali tutaj jeszcze kilka rekwizytów, które nam pomogą przedstawić, jak to, co się dzieje z tymi właśnie gazami i w konsekwencji z temperaturą. Wyobraźmy sobie teraz, że poziom wody, który tutaj widzimy, to jest grubość tego koca, który przed chwilą miałem na sobie. A grubość koca, to pamiętamy, jest to właśnie ilość gazów cieplarnianych i wiemy, że im grubszy koc, tym wyższa temperatura. Jesteśmy już w tej sytuacji. W związku z tym wiemy, że bardzo wiele ze strony różnych fabryk, przede wszystkim produkcji energii, ale nie tylko, dostaje się do atmosfery różnych gazów cieplarnianych. No i to możemy sobie wyobrazić, że dolejemy sobie tutaj dwa kubki, tyle się tego dostało. Widać, co się dzieje z grubością koca. Oprócz tego, że tutaj do atmosfery te gazy się dostają, to są bardzo ważne procesy, że te gazy cieplarniane potrafią się przedostać w inne miejsca, mianowicie do oceanów. Do oceanów również oczywiście drzewa częściowo pochłaniają dwutlenek węgla, więc również nam daje, więc dolaliśmy dwa tutaj kubki, odlewamy jeden, gdzieś to nam idzie do oceanów, ale jeśli dolaliśmy dwa, a odlaliśmy jeden, jeśli ktoś też patrzył na poziom wody, to co się dzieje z samym poziomem wody?
Tak czy siak się zwiększa. Tak czy siak się zwiększa. Teraz tak, bardzo dużo dyskusji związanych z emisjami, takimi światowymi negocjacjami wielu różnych krajów, jest mowa o tym, żeby w jakiś sposób powstrzymać wzrost emisji, żeby tych emisji nie było coraz więcej. Jeśli nawet powstrzymamy wzrost emisji i mamy taką sytuację, że dolewamy te dwa kubki, a będziemy potem, no powoli nam się kończy źródło, ale tu niestety tak wygląda sytuacja, pomimo tego, co niektórzy mówili, że może ropy i węgla zabraknąć, że nowe odkrycia, gaz łupkowy, inne, cały czas gdzieś ta źródło tych emisji jest, jeżeli odlejemy jeden, czyli stabilizacja emisji, jak widać na tym przykładzie, nie prowadzi do stabilizacji stężenia dwutlenku węgla, czyli stabilizacji samego koca. Więc jesteśmy już w tym momencie, tych emisji następuje tak dużo, że nie tylko trzeba je powstrzymać dalszy wzrost, ale trzeba też je zdecydowanie zmniejszyć. Trzeba zmniejszyć je do tego poziomu, żeby naturalne procesy, w których te gazy cieplarniane są pochłaniane przez drzewa, pochłaniane przez oceany, żeby one były w równowadze. Jeśli chcielibyśmy obniżyć stężenie gazów cieplarnianych, musielibyśmy, takie są ambitne plany, jeszcze bardziej zmniejszyć emisje, tak żeby one były mniejsze niż to, co przyroda jest w stanie sama pochłonąć. Ten proces jest troszkę jeszcze bardziej skomplikowany, ale myślę, że tu nie jest miejsce na wykład naukowy taki, znaczy to jest wykład naukowy, natomiast niekoniecznie trzeba przedstawiać wszystkie detale. Ja bardzo chętnie jeszcze wyjaśnię więcej. Rzeczywiście z perspektywy tego, co nam mówił tutaj ksiądz, to gdzieś serce człowieka jest tym miejscem, gdzie się te decyzje dokonują. Ale zanim jeszcze do tego dojdziemy i bardzo fajnie, bo Gra nam tutaj będzie o tym więcej mówiła, przyjrzyjmy się jeszcze kilku faktom, które są związane z tymi procesami, o których przed chwilą opowiedziałem. Jak Państwo zapewne wiedzą, a na pewno się też spotkali, jest wiele osób, które nazywają się powiedzmy takimi sceptykami w zakresie zmian klimatu. Czyli wiele osób mówi, że ponieważ właśnie ten koc jest utkany na przykład również z pary wodnej, no to para wodna jest ważniejsza. Owszem, para wodna jest ważna, natomiast nie zmienia to faktu, że dorzucenie dodatkowego koca czyni temperaturę w dalszym ciągu powiększa. Więc jest kilka punktów, które sceptycy regularnie kwestionują. Jednym z nich jest to, czy klimat w ogóle się zmienia. Nie zmienia się, to są takie oscylacje, raz jest cieplej, raz zimniej. Jeśli popatrzymy na dane naukowe na ten temat, to zobaczymy, że 10 najgorętszych lat w historii zdarzyło się w ciągu ostatnich 12 lat. Każdy kolejny rok praktycznie jest coraz gorętszy, jeżeli popatrzymy na średnią globalną temperaturę. Wzrost poziomu morza i oceanów regularnie następuje, 17 cm w tym stuleciu. To może wydawać się mało, tym niemniej już w tej chwili, jeśli ktoś był w Wenecji, to widzi, że miasto jest coraz bardziej zalewane. I w wielu innych miejscach no, jest to coś, co bardzo realnie grozi. Wieczne lody topnieją. Przez biegun północny miałem przyjemność słuchać wykładu pana, który przepłynął przez biegun północny. Tak, przepłynął. Nie saniami przejechał, tylko przepłynął. Biegun północny coraz częściej rozstaja. Lodowce topnieją. Alpy, Himalaje, Andy. Jeśli popatrzysz na Kilimandżaro, tam praktycznie już nic nie zostało. Niedługo wiele lodowców w ogóle zniknie. No i ekstremalne wydarzenia pogodowe. To śledzimy regularnie w wiadomościach. Ktoś z naukowców powiedział, że w zasadzie to zbieranie danych przestało być już tak bardzo potrzebne, bo w tej chwili to jest wszędzie dookoła. Drugi punkt, który podnoszony jest przez sceptyków, czy jest to skutek działań człowieka. Tu może przyjrzymy się chwilę danym. Jednak taki wykres spróbuję tutaj pokazać. Otóż to jest wykres stężenia, to nie jest temperatura, to jest wykres grubości koca, tak jak to w tej metaforze mówiliśmy, czyli stężenia gazów cieplarnianych na Ziemi w ciągu ostatnich, tu jest 400, ale to jest 400 tysięcy, w ciągu ostatnich 400 tysięcy lat. I to jest argument podnoszony, który mówi, no regularnie przecież zdarzały się obniżenia, podwyższenia, oscylacje gazów, stężenia gazów cieplarnianych. Tym wszystkim oscylacjom towarzyszyły oczywiście bardzo duże również zmiany samej temperatury, która była na Ziemi. Tak działo się, to mamy dane, które zebrane, to się gdzieś tam bada z lodowców, z Antarktydy, wierci się, można uzyskać te informacje na temat tego, jaka była temperatura wiele set tysięcy lat temu. Natomiast tu, kiedy dochodzimy do współczesności i widzimy, jak to się zmienia, ja może dorysuję teraz dalej, jak ten
jak ten wykres wygląda w ostatnich latach. Otóż ta temperatura cały czas idzie do góry. 1950 rok, tak? Tak, zaczynamy od 1950 roku i idziemy teraz do czasów jeszcze bardziej współczesnych. To jest poziom, który mamy w 1950 rok. No i niestety tutaj nie przedstawiłem tego jasno, brakuje nam powoli miejsca na tym wykresie, żeby to narysować, więc ja sobie tutaj spróbujemy jeszcze pójść dalej, ostrożnie, żeby pokazać, dokąd ta wzrasta. Myślę, że tu mamy około 100 jeszcze do dorysowania, więc jeszcze chyba nie doszedłem do tego miejsca. Mianowicie to jest mierzone w takich ilości cząstek gazów cieplarnianych na milion cząstek. Ta miara jest nieważna. Ważne, że jest około jeszcze, przekroczyła ta miara około 400. Więc można sobie popatrzeć przez ostatnie ileś cyklów geologicznych, jaka jest różnica między tym, co się dzieje teraz. Trzeba dodać, że to, co się dzieje teraz, jest bardzo mocno powiązane. Oczywiście w tym samym czasie następują bardzo duże emisje gazów cieplarnianych spowodowane działalnością człowieka. Jest wiele innych oczywiście wpływów i czynników, które powodują zmiany klimatu. Ja pozwolę sobie jeszcze tutaj zacytować właśnie fragment z encykliki Laudato Si, która bardzo w przystępny sposób i fajnie to wyjaśnia. Klimat jest dobrem wspólnym, wszystkich i dla wszystkich. Na poziomie globalnym jest złożonym systemem, czyli wszystko wpływa na wszystko, tak jak słyszeliśmy, wpływającym w istotny sposób na ludzkie życie. Istnieje bardzo solidny konsensus naukowy wskazujący, że mamy do czynienia z niepokojącym ociepleniem systemu klimatycznego. Temu globalnemu ociepleniu w minionych dekadach towarzyszy stały wzrost poziomu morza, a trudno go nie powiązać ze wzrostem ekstremalnych zjawisk pogodowych, pomijając fakt, iż nie można przypisać każdemu poszczególnemu zjawisku jakiejś jednej określonej naukowo przyczyny. Ludzkość wezwana jest do uświadomienia sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji i konsumpcji, by powstrzymać globalne ocieplenie albo przynajmniej wyeliminować przyczyny wynikające z działalności człowieka. To prawda, że istnieją inne czynniki, np. wulkanizm, zmiany orbity i osi Ziemi, cykl słoneczny, ale liczne badania naukowe wskazują, że większość globalnego ocieplenia ostatnich kilkudziesięciu lat zawdzięczamy wysokiemu stężeniu gazów cieplarnianych, emitowanych głównie z powodu działalności człowieka. Ich koncentracja w atmosferze stanowi przeszkodę, aby ciepło promieni słonecznych odbitych od Ziemi rozproszyło się w przestrzeni, czyli tu mowa o tym naszym kocu. Zwiększa to szczególnie wzorzec rozwoju opartego na intensywnym wykorzystaniu paliw kopalnych, stanowiący centrum światowego systemu energetycznego. Swój wpływ miała również narastająca praktyka zmiany sposobu użytkowania gruntów, głównie wylesianie dla celów rolniczych. Także oczywiście to są dwa różne źródła, i naukowe, i religijne. Jest bardzo ciekawe, że oba te różne źródła wiedzy, również wskazania na to, co mamy robić, mówią teraz obecnie jednym głosem. Więc to jest drugi punkt. No i trzeci punkt, czy to jest skutek działań człowieka, którym tutaj, jak mówię, nauka, religia daje w tej chwili tę samą odpowiedź. Trzeci punkt, który jest często podnoszony przez sceptyków na różne sposoby, od argumentów ekonomicznych do argumentów właśnie, co ja mogę zrobić. I on wspaniale tutaj został już poruszony w poprzednim wystąpieniu, mówiąc, no tak, to tak jak właśnie te pięć chlebów i te ryby, można powiedzieć, że nic nie można zrobić. Tym niemniej skutki tego, jeśli zgodzimy się z tym pesymizmem, że nic nie można zrobić, mogą być dramatyczne. To nie jest już tylko tak, że będzie coraz cieplej. To nie jest tylko tak, że będzie coraz więcej powodzi, susz, huraganów. Grozić mogą nam bardzo duże konsekwencje. Przykładowo naukowcy nie wykluczają całkowitego wylesienia Amazonii, zagłady Puszczy Amazońskiej. Nie jest wykluczone, że zmieni się cyrkulacja prądów morskich i prąd, tak zwany prąd zatokowy, Golfstrom, przestanie ogrzewać tutaj Europę, co może spowodować paradoksalnie dramatyczne ochłodzenie w naszym obszarze, ale także na pewno nie będzie to z korzyścią dla nas. Te koszty są i to, co może zdarzyć się, może być dramatyczne. Pozostaje to ostatnie pytanie, co ja mogę zrobić? I w tym właśnie, jaki jest nasz wpływ, jaki jest relacja między tym, co my robimy, a tym, co mogą zrobić inni, w trochę metaforyczny sposób będzie opowiadać, a może nawet nie opowiadać, a wciągać i pozwoli doświadczać tego uczestnikom gra Laudato Si, którą tutaj przygotowaliśmy. Na końcu dostaną Państwo również materiały związane z takimi bezpośrednimi wskazówkami na co dzień. Teraz tak tylko ogólnie, że
Oszczędzanie energii jest rzeczą oczywistą, zostało już wymienione. Ograniczenie konsumpcji, ale nie tylko działania indywidualne. Każdy z nas może też wywrzeć wpływ, próbować wywrzeć wpływ na rząd, na wszystkich jego szczeblach, zarówno lokalnie, jak i na szczeblu całego kraju. No i ostatni punkt, który szczególnie wiąże się tutaj z Państwa rolą, to jest edukacja. Olbrzymi wpływ możemy wywrzeć na młode pokolenie, pozwalając im w większym stopniu zaangażować się i zmienić również ich zachowania. Często tak jest, jak my obserwowaliśmy, że poprzez zmianę zachowań dzieci gdzieś to wpływa również dalej, również na ich rodziców. Stąd tutaj olbrzymia rola jest Państwa, żeby to zaczęło się w większym stopniu dziać. Bardzo dziękujemy.